Rozmawiamy z pierwszym polskim zwycięzcą 29. międzynarodowego turnieju bokserskiego imienia Feliksa Sztama w kategorii 52 kg. Rafał Kaczor, zwycięstwo 15-12 nad przeciwnikiem z Rosji. Przed tym pojedynkiem finałowym obaj walczyliście bardzo dobrze i trudno było wskazać faworyta. Spodziewałeś się mimo wszystko więcej trochę po przeciwniku? No powiem, że tak, to są Rosjaninie, prawda? Każdy Rosjanin jest dobry. Także wiedziałem, że walka będzie ciężka, tym bardziej, że to są kwalifikacje olimpijskie teraz w Turcji. Także przyjechali zawodnicy, że tak powiem, najmocniejsi i no, spodziewałem się, że ta walka będzie ciężka, na pewno do łatwiej nie będzie należała. Właśnie minimalnie wygrywałeś każdą z rund, chyba pierwszą jednym oczkiem, drugą chyba też. Miałeś świadomość tego, że prowadzisz, czy ciągle była duża niepewność, do końca nie mogłeś ustępować? No trzeba było do końca uważać, bo to był zawodnik dosyć silny, obdarzony silnym ciosem. Widać, że dążył do pół dystansu. No, trzecia runda dostał po dole i, że tak powiem, ustaliła już wertyk walki, już nie chciał, że tak powiem, podjąć więcej walki. No mówię, tutaj nie ma słabych, są sami dobrzy, to jest rok olimpijski, także są sami najlepsi bokserzy tutaj. W połowie kwietnia rozpoczyna się w Trabzonie tureckim turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Kiedy ewentualnie można spodziewać się już decyzji tej sztabu szkoleniowego odnośnie tego, kto tam pojedzie? No ja myślę, że tutaj by trzeba było rozmawiać z trenerem kadry, bo to ja tylko jestem zawodnikiem, staram się rzetelnie robić swoją pracę. Myślę, że ją teraz rzetelnie przepracowałem, udowodniłem, że jestem najlepszy w Polsce i tutaj na tym turnieju. Także myślę, że tą szansę od trenera kadry dostanę. A jeżeli dostaniesz tę szansę, to jakie najbliższe plany? Trochę odpoczynku pewnie po tym turnieju imienia Feliksa Sztama, ale też niedługo, bo wiadomo, turniej już w połowie kwietnia. No już odpoczynku nie ma, bo już 31 zaledwie na 3-4 dni jedziemy do domu. 31 zgrupowanie do Wisły, z Wisły do Warszawy, chyba 13-14 jedziemy do Trabzon. Także odpoczynku nie ma, świeżości będziemy łapać dopiero w Wiśle. Także ciężka praca, jeszcze raz ciężka praca. Myślę, że ta ciężka praca zaowocuje. Numer 2. Zazupnie bokowe 15 do 12 zwycięża Rafał Kaczor, Polska. Olimpijczykiem, startowałeś podczas ubiegłych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, tam odpadłeś w pierwszej rundzie, no ale z pewnością drugi raz smak olimpiady zechciałbyś poczuć. Jak oceniałbyś, jeżeli rzeczywiście dostaniesz szansę udziału w turnieju kwalifikacyjnym w Trabzonie, a myślimy, że dostaniesz, to jak oceniasz swoje szanse na kwalifikacje? Na pewno już przeciwnicy będą jeszcze sporo trudniejsi niż tutaj. No na pewno, tam jest każdy zwycięzcą, jest 32 zawodników i każdy jest potencjalnym, że tak powiem, medalistą. Natomiast no, już znam ten smak bycia olimpijczykiem, wiem, z czym to się wiąże. Na pewno mnie ta trema nie zjada, jak mnie wtedy zjadła. No i postaram się zdobyć ten medal. No, na dzień dzisiejszy czuję się dobrze, troszkę świeżości złapię i będę walczył o jak najwyższe laury. Przed turniejem w Turcji sporo mówi się o tym, że sędziowie mogą tam, szczególnie sędziowie punktowi, sprzyjać gospodarzom. Nie obawiasz się trochę tego? Jak ty na to patrzysz? Bo twoi koledzy, jak się ich pytamy, to no, jednak zwracają na to uwagę sporą. No ja myślę, że nie. No, trzeba robić swoje. Trzeba boksować zdecydowanie, nie dać się trafiać. Myślę, że jak będzie się lepszym, to sędziowie nie będą mieli wyboru, żeby dawać zwycięstwo nam. To, że trzeba zrobić wszystko, żeby boksować dobrze. Myślę, że nad rzeczami, na których nie mamy wpływu, czyli nad sędziów nie ma co myśleć, bo to tylko rozprasza zawodnika. Skupmy się nad walkami i wtedy powinien być jakiś dobry, że tak powiem, wynik.